Nieco ponad rok temu po raz pierwszy zebrano miód z pasieki w starej kopalni, a już za nami pierwsze tegoroczne miodobranie, w którym wzięły udział dzieci z wałbrzyskich szkół, ucząc się przy tym, jak pracują pszczoły oraz z czego można budować ich ule. Wyjątkowość pasieki w starej kopalni polega na tym, że ule, w których na co dzień pracują pszczoły, powstały z materiałów z recyklingu. W tym przypadku wykorzystano stare bębny z zepsutych pralek. Pszczołom najwyraźniej te domy się spodobały, ponieważ już drugi rok z rzędu produkują w nich pełnowartościowy miód. Fundacja Odzyska Środowisko, która z nami współpracuje już od 2 lat, wykorzystując odzyskane materiały z elektrosprzętów i innych materiałów, pomaga nam zbudować, czy pomogła nam zbudować małą pasiekę z 6 ulami. Już drugi rok razem z dziećmi zbieramy miód z tej pasieki. Wokół nas pełno terenów zielonych. Nasza idea jest bardzo prosta. W Wałbrzychu funkcjonują w ramach projektu elektrycznej śmieci czerwone pojemniki i mieszkańcy korzystają z odbiorów domowych prosto z domów, tak, dużego sprzętu, a my zakładając taką pasiekę właśnie tutaj w Wałbrzychu na starej kopalni, chcemy w pewien sposób odwdzięczyć się mieszkańcom za to, że pracują jak takie uczynne pszczoły. Robotnice zbierają selektywnie ten zużyty sprzęt, ponieważ my jesteśmy w stanie z niego odzyskać zarówno cenne materiały, ale też możemy pokazać piękno tego recyklingu, ponieważ dzisiaj pokazujemy pasiekę, ale możemy też opowiedzieć, że z tych elementów, które przetwarzamy, powstaje biżuteria w nawiązaniu do pszczół, ale też powstają inne rzeczy, jak na przykład szachy. Przy okazji miodobrania odbyły się warsztaty dla dzieci, podczas których uczyły się, jak wykonywać m.in. świece z wosku. Po miodobraniu pszczoły powrócą do pracy i w tym roku będzie można nawet jeszcze 2 razy odebrać kolejne partie miodu. Z każdego ula jednorazowo można pozyskać go od 10 do 15 kg.